Po raz pierwszy Politechnika Opolska organizuje forum dla maturzystów. Przed nimi bardzo trudny rok pracy. Będą się przygotowywali do egzaminu maturalnego, w związku z czym chcemy im w tym pomóc. Dziś spotykają się z ekspertami, będą rozmawiać o tym, jak przygotować się do tego ważnego egzaminu, a jednocześnie chcemy im zaprezentować ofertę Politechniki Opolskiej. Mamy nadzieję, że uczniowie będą chcieli studiować właśnie w Opolu. To jest potrzebne jak najbardziej, ponieważ po pierwsze mamy nową formułę maturalną, a po drugie jest szansa i okazja ku temu, żeby maturzystom powiedzieć, jakich błędów mają unikać, na co zwrócić uwagę przy przygotowaniach do egzaminu, w ogóle jak się zachować, także ze wszechmiar pożyteczne i myślę, że bardzo pomocne dla młodych ludzi. W holu znajdują się stanowiska wszystkich 6 wydziałów. Tegoroczni maturzyści, oprócz możliwości porozmawiania z pracownikami uczelni, mają również okazję porozmawiać ze studentami, którzy studiują na tej uczelni. Uważam, że takie spotkanie jak wydarzenie, które się teraz dzieje, jest bardzo interesującym doświadczeniem, ze względu na to, że możemy właśnie zapoznać się już ze studentami, którzy są na tych wydziałach, które nas interesują, oraz mamy możliwość poznać już wykładowców. Ja tutaj jestem pierwszy raz i jak na razie jestem zafascynowana, bo świetnie tutaj wszystko wygląda i jest zorganizowane. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja dla nas, dla maturzystów, którzy mogą zapoznać się ze studentami i z tym po prostu, jak to wygląda od środka. Uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa ze strony Politechniki Opolskiej i na pewno jest to bardzo ciekawy pomysł. Nie słyszałam o tym wcześniej, więc jestem zainteresowana wszystkim po trochu. Nie ukrywam, że bardziej interesują mnie kwestie formalne związane z maturą, aczkolwiek to, co ma do zaoferowania Politechnika, też jest ciekawe.